Cześć, witajcie. Ten utwór, który tutaj teraz zagram, należy do jednego z utworów, które gramy w Kapeli Krakowskiej, o której mówiłem na streamie, mówiłem na filmach i o którym wiecie, i tam basista poszukiwany i tak dalej, i tak dalej, no nie? Ten utwór jest specjalnie zrobiony, ten filmik specjalnie zrobiony jest dla Maćka, który gra tam na gitarze, żeby mógł sobie po prostu obadać riffy. Ja tutaj będę grać razem pewnie z nagraniem, aczkolwiek na pewno będę robił tutaj jakieś byki, bo będę się zatrzymywał, w sensie byki, że nie będę grać całego utworu w kółko. Wy będziecie mogli go całego posłuchać, jak już go zrobimy, no nie? W każdym razie, Maćku, skup się serdecznie. Skup się serdecznie, jeżeli w ogóle taki wyraz istnieje. Pierwszy riff to jest taki. Zresztą masz to, masz MP3 z tym, no nie? Pierwszy riff to jest taki. Zagram go wolno. Czyli to jest ogólnie intro, ale też motyw zwrotkowy. Najgrubsza struna. Używamy tutaj trzech strun. Szósta, piąta, czwarta. Strój drop B, czyli B, fis, B, egis, cis. To jest takie przejście na strunie piątej. 10, 8, 7. 10, 8, 7. 10 na najgrubszej. I później 8, 7, 10, 8. 8, 7, 10, 8. No tam jeszcze na nagraniu masz ile to jest, ile razy się powtarza. Standardowo powtarzam, cztery zwroty są, cztery razy. Później pod refren jest coś takiego. No, może się zakończy na piątym. Zobaczymy, jak to mam w nagraniu. Uwaga, ten motyw. Tak, no nagranie ma zostawić, znaczy możemy tak zostawić, wszystkie cztery razy jest grany refren i wszystko jest 8 na trzech stronach najgrubszych. 8, 7, 12. I później następny motyw. Cztery razy grane. Znowu to puścimy. Nie wiem, jak to słychać. Mam nadzieję, że w miarę spoko, bo to puszczam przez komputer i przez lampowego Krejta V5. Jak to kula? Kurde, nie skupiłem się, ile razy to mam. Raz. Thank you.
A nic ty. W każdym razie cztery razy i później mamy. Ten motyw jest, prawda? Po tym motywie zwrotkowym znowu jest. Znaczy refrenowym, przepraszam. Po tym refrenowym jest znowu ten motyw. Tak, i później na końcu jest taki, na końcu tego drugiego motywu, tego tym, jest to. Wypuszczenie tego wypuszczenie po prostu na 0, 0, 0. Możemy jeszcze jakoś dopracować, bo to jest tego, co tutaj jest. To gram ja akurat. To jest kolejny motyw. Zaraz zrobimy podsumowanie, ile tych wszystkich motywów jest. W każdym razie Maciek gra ten motyw na 100% gra ten motyw, czyli on leci tak. W każdym razie tak, to jest napędowa struna jest pusta cały czas, a zaczynamy od piątego progu na piątej. Czyli 5, 7, 8. To jest pierwszy, jakby pierwsza fraza z tego. Tak, później jest 8, 10, 12. Później jest na trzecim progu piąta struna. Cały czas i później. Czyli piąty i później robimy taką końcówkę, zejście 8, 7, 5, 3. No i później ostatni, najostatniejszy motyw z tego utworu to jest ten. Dobra, zagram go teraz osobno, bo z tym coś dziwnie brzmi. Czyli tutaj mamy ten motyw taki właściwie ostatni z tego wcześniejszego, no nie? Pięć, osiem, siedem, pięć, trzy. 5, 8, 7, 5, 3
i na końcu tej frazy jest flażolet na trzeciej strunie na siódmym progu. Bo tam w harmonii gramy i druga gitara gra inaczej. O, jak wyodrębnię samą gitarę, to, którą gra w harmonii. Dobra, jedziemy to. Jedziemy. Dobra, puścimy ten ostatni fragment, ten ostatni riff. Tam jeszcze metronom idzie. Ale dobra, w każdym razie podsumowując, mamy riffy takie, mianowicie pierwszy, numer jeden. Numer jeden. Następny ten. To jest drugi. Następny to jest trzeci. Osiem, siedem. Później one się powtarzają. I na koniec tego drugiego momentu jest ten... Tutaj Maciek akurat nic nie gra w tym momencie, natomiast gra... Czyli czwarty motyw. I piąty, ostatni to jest ten. Właściwie tyle. Także dobra, ty Maćku sobie to ogarnij. Wy ziomeczki kochane też sobie ogarnijcie ten motyw, ten kawałek B, Fis, B, Egis, Cis. Taki strój tutaj mamy, drop B. No i działajcie też, ćwiczcie i do zobaczenia w następnych filmach. Popatki.